Jerzy Brzazowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach w Studiu Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w kilku co najmniej ciekawych sprawach. Słysząc kosak, myślę Koni. Dobrze myślę? Tak, ale ja słysząc kosak, poza tym, że bo w sercu łana, gdy wyjąć go na dłoń na pierwszym miejscu, panna jest przed panną tylko koń, to także myślę patriotyzm, to także myślę historia Polski w, tych, w tym takim dobrym wydaniu. To także myślę, pierwsza, druga rzecz pospolita i jej barwy, jej smak oddawany na płótnach czy w akwarelach kolejnych potomków rodu Kossaków. Niezwykła wystawa 60 prac dwójki Kossaków w suwałkach. Najstarszych, tych najbardziej znanych i najbardziej cenionych, czyli, czyli protoplasty rodu Juliusza Kosaka, żyjącego i tworzącego w drugiej połowie XIX wieku. I jego syna, jednego, jednego z jego synów, Wojciecha Kossaka, tworzącego na przełomie wieków i w pierwszej połowie wieku. Dlaczego to taka jest... niezwykła wystawa? Wystawa jest niezwykła z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że po raz pierwszy w suwałkach prezentujemy w tak szerokim wydaniu malarstwo rodu kosaków. Po drugie, dlatego, że to, co kosakowie tworzyli, w jakimś sensie można nazwać taką Duszą polskiego malarstwa. Po trzecie, dlatego, że mamy stulecie niepodległości w tym roku i wystawa jest dedykowana tej uroczystości i powstała na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i uzyskała także narodowy patronat prezydenta Dudy, pewnie jeden z nielicznych patronatów w regionie dla ważnych wydarzeń kulturalnych wiążących się. Z odzyskaniem, z rocznicą odzyskania niepodległości, została także objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Także tych okoliczności, które powodują, że ta wystawa jest niezwykła, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Pokazywana w Szwajcarii, pokazywana we Francji, teraz z Tak. Pomysłodawcą i współrealizatorem tego, tej wystawy jest Fundacja PBG. Z którą współpracujemy od dawna. Oni, ta fundacja w swoich zbiorach posiada bardzo wiele obrazów polskiego malarstwa. Także duża część tego, co prezentujemy na wystawie, pochodzi ze zbiorów właśnie, właśnie tej fundacji. I ta fundacja przy współpracy z Muzeum Okręgowym Suwałkach, przede wszystkim z panią Elizą Ptaszyńską, która jest autorką i scenariusza, i, i współautorką pomysłu, Doprowadziła do tego, że powstała interesująca wystawa, która w założeniu miała być pokazana w całej Europie, na tyle, na ile oczywiście było nas stać. I wybrano dwa miejsca poza Polską. To bardzo symboliczne Polskie Muzeum w Raperswil, gdzie prezentowaliśmy wystawę od końca czerwca do końca września, czyli na jakby sezon. W, w tym muzeum i potem została przewieziona do Paryża, gdzie zaprezentowaliśmy ją w Bibliotece Polskiej. Przed kilkoma dniami wróciła do, do nas, do Suwałki. Jest w tej chwili montowana w najbliższy piątek. Odbędzie się wernisaż i do końca roku będziemy prezentowali ją na salach Muzeum Okręgowego. Odzew za granicą jaki? Duże zainteresowanie. Tylko Polonii? Nie tylko, nie tylko, ale przede wszystkim, bo to trzeba jednak pamiętać, że kosakowie są też tak, takimi bardzo polskimi malarzami, że, że te, te motywy, które pokazują, dotyczą głównie polskich, choć warto pamiętać, że wśród obrazów Wojciecha Kosaka, które mamy na wystawie, są też liczne płótna z czasów wojen napoleońskich, łącznie z scenami, w których uczestniczył sam. Napoleon, także tutaj, szczególnie w Paryżu, miało to jakby taki dodatkowy aspekt dla Francuzów. Także. 11 listopada się zbliża. Dla suwałk też? Dla suwałk zawsze. Oczywiście zawsze mamy to tak, takie rozdwojenie trochę jaźni przy 11 listopada, ponieważ tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę tu w suwałkach, że sam 11 listopada 1918 roku jako taki dotyczył miasta i regionu w niewielkim stopniu, choć warto pamiętać, że tu też de działy się rzeczy czy wydarzenia historyczne, koncentracja oddziałów POW na Suwalskim Cmentarzu, takie same koncentracje w regionie, nawet wystąpienia przeciwko Niemcom w Augustowie czy w Bargłowie. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na niepodległość trzeba było czekać, ale ponieważ wszyscy jesteśmy patriotami, to dla nas jest to ważne, że tego dnia cała Polska, poza tymi fragmentami niewielkimi, od niepodległość odzyskał. Może to doskonała okazja, by przypomnieć jedno z nielicznych wygranych powstań dla kraju. No tak, tak, tak. Jesteśmy w historii, jakby specjalizowaliśmy się raczej w przegranych powstaniach, natomiast natomiast warto pamiętać, że powstanie, o którym przez wiele lat się nie mówiło, a które no ostatnio o którym ostatnio coraz głośniej, coraz dobitniej i, i, i można usłyszeć, czyli powstanie sejneńskie, jedno z nielicznych, które, które zakończyło się sukcesem. Warto pamiętać, że no tu jakby poza samymi powstańcami w tym sukcesie pomogła także już odrodzona Armia Polska, czyli Suwalski Pułk Strzelców, który, który po wkroczeniu do Suwałk 24 sierpnia, po jakby takim przypieczętowaniu wolności naszego miasta i niepodległości naszego miasta, część tego pułku odmaszerowała do Sejn na pomoc w Dlaczego Suwalszczyzna, a Suwałki czekały prawie rok na wolność? Zbieg politycznych, militarnych okoliczności trzeba pamiętać, że Niemcy po prostu jakby zablokowali tą część Polski dla siebie, nie oddając jej w granicę odradzającej Rzeczypospolitej, bo byli zaangażowani bardzo mocno na walkach na froncie wschodnim, bardzo głęboko weszli w głąb Rosji. I, I potrzebowali terenów Suwalszczyzny, terenów Białostoczyzny do wycofywania swoich wojsk do Prus Wschodnich. W związku z tym przytrzymali niejako e, e, politycznie i, 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 i te, te ziemie i dopiero trzeba było kolejnych działań, kolejnych zmagań, wielkich też działań dyplomatycznych, bo trzeba pamiętać, że w którymś momencie... Te zamieszanie polityczne które działo się na Suwalszczyźnie włączyli się też Litwini za, za przyzwoleniem Niemców i trzeba było naprawdę dużych zabiegów i militarnych i politycznych gdzieś tam w Paryżu na konferencji żeby te ziemie ostatecznie zostały oficjalnie przez Antante przyznane Polsce a potem przez Wojsko Polskie odebrane i Włączone w granicę Rzeczpospolitej. Muzeum przygotowuje się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości i stulecia odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę? Nie tyle się przygotowuje, co od kilku miesięcy w nich uczestniczy. Naszym ważnym akcentem, który przygotowaliśmy, nie, nie jako jedyny, no, wystawa Kosaków jest też takim ważnym elementem tego stulecia odzyskanie niepodległości, ale to z punktu widzenia historycznego, co przygotowaliśmy, to przygotowaliśmy inscenizację historyczną, która dotyczyła co prawda wydarzeń głównie roku 19, którą zaprezentowaliśmy przed Miejskim Ratuszem 24 sierpnia wieczorem i przygotowaliśmy cały wzmocnioną inscenizację, wzmocnioną filmem o wydarzeniach, które miały miejsce na Suwalszczyźnie między listopadem 1918, a wrześniem 1919 roku, a jednocześnie wyprodukowaliśmy dzięki projektowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach i sfinansowaniu tego przez Urząd Miejski w Suwałkach, cały cykl spotów, krótkich filmów dotyczących poszczególnych, ważnych wydarzeń, 10 najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę i te filmy w różnych miejscach w autobusach komunikacji miejskiej w miejscowym kinie w internecie można obejrzeć co przyjęliśmy zasadę że od promocji pierwszego filmu 12 września do 11 listopada co tydzień jakby na rynku czy w mediach czy w internecie pokazywał się kolejny odcinek także w tej chwili kończymy już ostatni będzie suwalska kapsuła czasu wzorem innych miast w Polsce? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale to pomysł nie jest zły. Także myślę, że, że może warto by było o tym pomyśleć. Co by pan włożył do takiej kapsuły? Oj, myślę, że tutaj, tutaj można by było I, i, i ja bym zaczynał, jestem archeologiem i ja bym zaczynał od jadźwingów, a nawet może i wcześniej od tych najstarszych pradziejów, bo są, są takie bardzo charakterystyczne elementy dla Suwałk, dla Suwalszczyzny, których nigdzie w Polsce znaleźć nie można. A potem mielibyśmy całą tą historię od powstania miasta, czyli, czyli pewnie akt, akt wydany przez, przez Augusta II Sasa Lokacji miasta, lokacja kamedulska, kilka, kilka jakichś ważnych dokumentów związanych z okresem międzywojennym, okres mocnego garnizonu, czyli pamiątki związane z pułkami, które tu stacjonowały. Myślę, że okres wojny, okres powojenny i, i te niezwykłe wydarzenia, które się tu działy, także dramatyczne, takie jak obława augustowska czy słynne ujawnienie oddziałów partyzanckich niemające, będące niezwykłym wydarzeniem w naszym mieście pewnie, i pewnie kilka innych ważnych wydarzeń już z okresu powojennego, tylko trzeba by było je pomyśleć, które z nich zasługują na to, żeby się tam znaleźć. Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję i serdecznie zapraszam na wystawę Kossaków do Muzeum Okręgowego. Radio.